Z nami Piotrek Grabarczyk, obrotowy polskiej reprezentacji. Piotrek, no wczorajszy mecz był bardzo wyrównany, dużo walki jak zawsze z Serbami. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Zgadza się, bo mecz pełen walki. Szkoda tylko, że nie wygraliśmy. Nawet remis był w naszym zasięgu, był bardzo blisko, no, ale nie podłamujemy się i gramy dalej. Jeszcze coś jeszcze nie skończyłem. Teraz przed Wami mecz z Francuzami, którzy chyba po wczorajszej serii spotkań najlepiej się zaprezentowali, ale nasza drużyna wielokrotnie udowadniała, że kiedy mamy swój dzień, jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Czy tak właśnie do tego podchodzicie? Zgadza się. No, po wczorajszym dniu widać, że zespół Francji jest w dosyć mocnym gazie, ale to boisko zweryfikuje, kto zasłuży na zwycięstwo i kto wygra w jutrzejszym meczu. Dzisiaj trenujecie po południu, czy rozmawiacie już o meczu z Francuzami? Znacie się dobrze z większością tych zawodników, ale oni, podobnie jak my, mają w swoim składzie kilku nowych, młodych graczy. Czy wczoraj, kiedy oglądaliście ich mecz, tą pierwszą połowę, zwróciłeś uwagę na kogoś szczególnie w ich szeregach? Wiadomo, zespół francuski jest to marka sama w sobie. Od wielu lat jest w czołówce. No ale prawe rozegranie mnie pozytywnie zaskoczyło, bardzo zwinny, szybki zawodnik. Teraz za 10 minut mamy spotkanie i będziemy ich jeszcze analizować, także na pewno trener zwrócił uwagę na poszczególnych zawodników. Dziękuję. Dziękuję.